Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Call of Duty Vanguard. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, no i kontynuujemy. Przetrwać w Stalingradzie nie było łatwo. Wydostać się stamtąd jeszcze trudniej. Ale nie da się kompletnie uciec od czegoś takiego. Nazistowska machina wojenna zbrukała nasze życia. Zabrała nam coś ważnego. To uczyniło nas atrakcyjnymi dla zarządu operacji specjalnych. Jednak rana Poliny była bardzo głęboka. Przeznaczenie kazało jej odpłacić się pięknym za nadobne. I to czyniło ją najgroźniejszą z całej drużyny. Wręcz wzruszające. Nie ocaliłeś własnego ojca. Powiedz mi, jakim cudem Rosjanka stała się częścią tajnej operacji aliantów? Nie zastraszysz mnie, myszko. Nie zrozumiałeś, Fräulein. Nie potrzebuję twego strachu. Wystarczy mi tylko twój krzyk. On otworzy gębę reszcie. Tak? Bo jestem kobietą? Powiedz, jakie jeszcze misje mają alianci na ziemiach Rzeszy? Nic wartego twojej uwagi. Więc, co więc jest warte większej uwagi, Fräulein? Freisinger. Twierdzi to, co teraz mówię. Zabrać ją. Chcę mieć wszelkie akta oficera Steinera oraz wszystkie zdjęcia rosyjskiej snajperki. Panny Skowronek, tak, tak jest. Jeszcze... Herr Freisinger, miałem z panem mówić. Ta kobieta potwierdziła. Szósty z nich nie żyje. Do prawdy. Amerykanin schwytany na Tempelhofie. Chciał porwać samolot? To bez sensu. Więźniowie robią z ciebie błazna, Richter. A teraz ty robisz błazna ze mnie! Przywiozą tu tego Jankesa. Za chwilę. A skoro muszę przesłuchać go osobiście, to ty jesteś mi niepotrzebny. Jesteś cała? Ślepy jesteś. Chciałem być miły. Co im powiedziałaś? Gawędziliśmy o torturach. Mówisz. Kłamałam jak ty. Dał się nabrać? Zamilkł, gdy wspomniałam o Freisingerze. Kiedy stąd wyjdziemy, pierwsze, co zamierzam zrobić, to pójść do kina. Na trzech muszkieterów. Niech Edith Mera jeszcze raz złamie mi serce. A ty, Lucas? Co zrobisz, jak wyjdziemy na wolność?
ja. Jak już wrócę, to tydzień będę jadł lamingtony. Zjem tyle, ile wlezie. Twoje marzenie znam. Tak. Chciałbym, żeby mała, słodka Barbara polewała mi w pubie tak długo, aż zapomniałbym o tej cholernej wojnie. Chociaż nie wiem, czy ona jeszcze żyje. Wszyscy moi bliscy nie żyją. Czuję cokolwiek tylko wtedy, gdy widzę błagającego życie Szwaba. Więc jestem dokładnie tam, gdzie powinna. Na szczęście zjawił się Wade. Dobrze odegrał rolę, choć nie znał mego planu. Pozostali go skreślili, ale ja liczyłem na to, że użyję tego swojego uroku. Zrób tak jeszcze raz, a dopiero będziemy mieli kurwa problem. Jacy my, poruczniku? Poruczniku? No proszę bardzo, wreszcie trochę szacunku. Wiem, że jesteś z nimi, ale po co ci był ten samolot? Naziści. Przez was tęsknię za wojną na Pacyfiku. Nie chcę wiedzieć, o czym jeszcze kłamali. Wade potrafił przetrwać w gorszych warunkach. Kiedy opowiadał o Midway, słychać było, że lubi przesadzać. Zawsze, gdy snuł tę opowieść, brzmiała ona nieco inaczej. Dopisywał sobie zniszczenie kolejnych zer czy jakiegoś lotniskowca. Ale czytałem raporty z tamtych wydarzeń. Jeśli Wade przesadzał, to tylko odrobinę. Pamiętajcie, naszym celem jest zniszczenie dwóch japońskich lotniskowców. Eskadry VS i VB zajmą się po jednym. Szósta myśliwców zapewni osłonę. Jeśli pogoda się utrzyma, zaatakujemy, nim się zorientują. Ta wygrana da nam Pacyfik. Ruszajcie i rozwalcie te lotniskowce. Czy my będziemy teraz latać? No tak, przecież nie może być zbyt łatwo. Tu ważą się losy wojny. Spokojnie, Hernandez. Po to się urodziłem. Ale ja chyba nie. Vamos, Jack. Bitwa o Midway. Okej. Okay. Człowiek, kurwa, więcej historii nauczy w gierkach dziś niż na historii w szkole. Dziś rano wchodzi mi naprawiać samolot. Czeka na nas na pokładzie. Nazwałem go. Nazwałeś samolot? Nasz. I nic nie mówiłeś. Bo nie pytałeś. No kurwa, LGBT. Myślisz, że wywiad dobrze podał pozycję ich floty? Oby! Jak się uda, to będziemy w podręcznikach do historii. Tak. Ja wolałbym nie przejść dziś do historii. Więc ogranić swoje szaleństwa do minimum. Szaleństwa? Auć. Pendeo. Wiesz, czemu Davis dotąd nie dał ci awansu? Niby czemu, Mondralo? Bo to nie show Wade'a Jacksona, amigo. To wojna. Chcemy tylko wygrać i wrócić do domu. Martw się o trzymanie Thursdala. Ja zajmę się powrotem. Hej! Zatrzymaj windę! Trzymam cię, Jackson. Do góry! Ile dostaniemy medali, jak nam się uda, Jackson? Jutro nazwą jakiś medal moim imieniem, Miller. Tylko pamiętaj, tam jesteśmy zespołem. Tym razem trzymaj szyk, bo inaczej Davis nas zdegraduje. Latanie w szyku mnie spowalnia. Widzisz, co muszę znosić? Patrzcie! Piękny dzień na latanie. Oby tak zostało! Kurwa, rozjebiemy się w oceanie 100%. Manos Alamasa! Nasz samolot czeka! Stawiam dychę, że zestrzelę więcej zerni. Daj spokój! Nie podpuszczaj go!
Mam nadzieję, że on będzie latał, a nie ja. O ja. Sugar 17, sprawdzam radio. Słyszę jasno i wyraźnie. Interkom w porządku. Ej, mamy sygnał do startu. Jak tam cztery wysokości? Ciao. Cztery w porządku. Nie. Dobra, Jackson, sprawdźmy lotki. Prawe skrzydło w porządku. Dobra, teraz lewe. Lewe w porządku. Dobra, odpalmy silnik. Sprawdźmy, czy nie zgaśnie. Ale mruczy! Brzmi dobrze, zwolnij, Jackson. Rozjebiemy się w morzu, w oceanie. Dobra, startujemy, pora lecieć. Gotowy, Hernandez? Z tobą bardziej gotowy już nie będę. O, jeszcze jak mi każesz strzelać, to już w ogóle nie. Zwolnij hamulce! Nara! Powiesz mi, jak się nazywa? Ale kto? Samolot. Ten samolot. A ty nadal o tym? A o czym chcesz pogadać? Ha! Dobra, zachowaj te swoje sekrety. No kurde, to na razie idzie dobrze, nie? Bo lecimy cały czas prosto. O! Kto nie trzyma szyku? Coś jest nie tak. O Boże! Cholera! Ostrożnie! Skąd wzięły się te pieprzone zera? Atakują bombowce torpedowe. Jeszcze nie mamy eskorty. S-17, goń się bandytu. Robi się. Pilnujesz oko na Hernandez? KM gotowy. Trzymaj ich stale od bombowców. No kurwa, jak ja bym był w stanie jeszcze ich namierzyć, nie? Czy ja ich w ogóle trafiłem chociaż raz? Okej, został jeden pajac. Dobra, czyli nie tylko ja, ale szczęście w nich strzelam. Kaj ustawiło mnie na szczęście w moim miejscu. Przeładujmy sobie w sumie, przy okazji jak już mamy ten. Ile relaksu. Myśliwce was osłaniają.
bombowce do ataku. No to jazda! Nurkować! Trzymaj dupsko, Hernandez! Trzymać szyk, uwaga na pociski smugowe! Wysokość! 900! Uwaga na artylerię! Zechce! Do wszystkich bombowców, jesteśmy blisko, użyć celowników! Już prawie? Teraz do cholery! W górę, w górę! Oksan. Nieźle, S-17. Zeszyliśmy w gniazdo Czerszeń. Na niebie roi się ocel. Musimy się przebić. Nie wzlecimy, dopóki jesteśmy w zasięgu artylerii. Trzymać niski pułap. Lecą kolejne zera. Cholera, tutaj! Robi się tu tłoczno. Zero na szóstej. Tak, trzymać! Nie wiem, czy jakokolwiek podczas tej walki trafiłem. No dalej, dalej! Jezu! Nie zwiejesz mi! Zaplatują posiłki! Lecą kolejni! Dobra, w końcu kogoś zastrzeliliśmy, git. Dobrze, że się ustawiacie mi przed celownikiem, panie. Dobra, coś tam zestrzeliwuje, więc jest git. Dziesiątkują nas, musimy się znieść! Eskadra VP nie odpowiada! Tracimy zbyt wiele maszyn! Pomocy! Bandyta na dziewiątej! To diabeł! Daje! Naprawdę wystarczy dwa razy trafić, albo trzy podczas tej... Dobra, cel jest ten z czaszką. Jest nas za mało! Tracimy zbyt wiele maszyn, nie przeprowadzimy na lodu! Musimy działać! Uwaga, bandyta na trzeciej! Jedź! Ła, ła, ła. Czy ja mam ich kurna wszystkich zestrzelić dosłownie? Straciliśmy S9! Zero na godzinie piątej! Ja jeszcze za szybko lecę. Dobra, punkt kontrolny osiągnięty jakiś. Palą do nas jak do kaczek. Musimy wznieść się wyżej. O kurwa. Zero na godzinie ósmej. Samoloty VS i VB przegrupować się do drugiego nurkowania. Lecimy w chmury. No dobra, przechodujmy. Lecimy w chmury. Już po nas, prawda? Nie dzisiaj. S-17 do wszystkich załóg z bombami. Formować szyk do ostatniego podejścia. Czekaj, co? Znieśmy się i zacznijmy drugie nurkowanie.
Mamy ich na ogonie! Cholera jasna! Wciąż do nas strzelają! Ruchy! Jesteśmy prawie poza zasięgiem! Zgubiliśmy ich? Nie widzę ich. Uwaga! Uwaga! Kurwa mać! S-17, żyjecie? Nieźle was podziurawili. Żyjemy! Teraz z przodu, przygotować się! Zdjąć ich! Wypierdalać leszcze. Trzymać szyk! Musimy się przez nich przebić! Ostrożnie! Teraz lecą wprost na nas! Szlak, szlak, szlak! Zabierajcie wysokości, aż wrócimy nad flotę! Zniszczycie ich! Cyk, przeładowanko. Lecą jeszcze? Zaraz osiągniemy pułap nurkowania. Flota pod nami, szykujmy kolejny nalot. Musimy dopaść drugi lotniskowiec. Kto ma bomby? S-18 ma bomby. S-3 ma... S-11 ma jedną. Ktoś jeszcze? Przyjąłem. S-17 i S-18. Atakujcie. Lećcie za nami i zrzućcie bomby. Ledwo nas stać na taki atak, prawda? Tyle nam wystarczy. Uwaga! Odciągnąć ogień od S-17. Wysokość? Wysokością jest pan! To lepiej trzymaj się mocno! Kurwa macie, jak oni to fajne wygrali. Spadam! Jackson, w tobie nadzieja! Stabilizuję! Jeszcze kilkaset metrów! Jeszcze trochę! Już prawie! Teraz, Jackson! Czyż to nie przecudowne spotkanie? Okłamałeś mnie. Myśleliśmy, że zginął. Więc pierdol się. Naprawdę? Ty zraniu! Nie waż się więcej kłamać. Co robicie? Macie mnie zostawić. Trzymajcie łapy przy sobie! Freisinger, to jest zdrada! To jest niewybaczalna zdrada! Freisinger! Jeszcze do tego wrócimy! Trzymajcie łapska przy sobie! Freisinger! Co się tu dzieje? Hitler nie żyje. Co? Jak? To przez aliantów? W raporcie podano, że sam się zabił. Lecz... bez Führera... już po nas. Otóż nie. Czyżbyś miał nowe informacje? Y-
Jak... Jak pan przeczuwał, Amerykanin był tym szóstym, ale myślę, że nareszcie ich złamałem. Smuci mnie, że ojczyzna została zhańbiona. I to przez tych wstrętnych ruskich. A, nic tu już na nas nie czeka. Jeśli Rzesza ma przetrwać, muszę mieć bezpieczną drogę na Tempelhof. Liczyłem na ciebie, Richter. Ale jak widać, jesteś zbędny. Nie, 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 ser! Wyciągnę z nich całą prawdę. Obiecuję. Czas ucieka. Zrozumiałem. Mein Führer. Zabiję Gnoja. Richter jest na tropie. Nie mamy czasu. Ja... Chciałem załatwić samolot, ale nie wypaliło. Zanim tu dotarłem, wy byliście już zamknięci. Więc pożyczyłem ruską bombę i oddałem się Szwabom. Za niecałą godzinę ta ściana wyleci z hukiem, a wtedy wiejemy. Jeśli przetrwamy. Nie wierzmy mu. To tylko pieprzony pilot. Pieprzony as przestworzy królewną. Ona ma rację. Co ty w ogóle wiesz o ładunkach wybuchowych? Te? Ty też się pierdol. Wiem, że możemy mu ufać. No, proszę. Wade nas stąd wyciągnie. Z tymi aktami. Dobra, myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i nie zapomnij też wbić oczywiście do linku w opisie mojego popołudnia. Cześć!